W pewnym miejscu i w pewnym też i czasie mówiłem o pewnym doświadczeniu. Mówiłem o doświadczeniu swoim, osobistym. I dzisiaj po raz kolejny Bóg mi to przypomniał. Nie wiem, ile miałem lat jako dziecko. Myślę, że rodzice pamiętają. Ja już. Zaś słabo, może osiem, może dziewięć. Uczyłem się pewnej pieśni z pewną osobą ze zboru, do którego jeszcze uczęszczaliśmy. I pamiętam dobrze, że wtedy, kiedy ją śpiewałem, miałem naprawdę serce takie szczęśliwe, że śpiewam o Panu Jezusie. I wiecie, minęło troszeczkę latek już od tego czasu. Różnych doświadczeń, różnych przeżyć. Ale kiedy rzeczywiście staję przed Bogiem, czy w modlitwie, czy, czy w tym, co Bóg daje słyszeć, czy w śpiewie, Bóg przypomina mi to. Przypomina mi to taką radość. Taką radość z tego powodu, że dał mi swojego syna. Tak jak już było zaznaczone, można wiele wiedzieć. Ale żadna wiedza, może nie, nie wiadomo ile jej nie posiadam, czytam tą Biblię też już jakiś czas. I cieszę się z tego, że ją czytam. Cieszę się z tego, że już tyle lat ją czytam. Raduję się z tego, ale nawet ona nie daje mi takiego szczęścia jak to, że mam syna Bożego, że on jest moim Panem, że mogę poznawać Jezusa Chrystusa. Raduję się. Z tego, że mogę o Nim czytać, ale najbardziej się raduję z tego, że nie czytam o Nim i nie odkładam Biblii i to jest tylko Pan tej Biblii, którą odłożyłem na półkę. Ale że to jest Pan, kiedy nawet tą Biblię odkładam, On jest cały czas ze mną. On jest cały czas tak blisko. Chciałbym, żebyśmy otworzyli psalm 85. Jeszcze dokładając tylko do tego, co właściwie do świadectwa mojego życia, to powiem tylko właśnie to, że w sytuacji, kiedy naprawdę było trudno, moja wiara była doświadczana, Pan właśnie przypominał mi słowa tamtej pieśni, którą uśpiewałem. I chociażby ktoś mógł powiedzieć, że to była taka jakaś nie, jakaś, nie wiadomo jaka pieśń, ale przypominał mi to i wiem, że Bóg ma różne sposoby docierania do swojego dziecka, ale wiem też jedno, że Bóg radował się wtedy, kiedy ja mu ją śpiewałem. Że on się radował wtedy, kiedy mogłem tą pieśnią w prosty sposób go uwielbiać. I chciałbym, żebyśmy o tym myśleli, kiedy będziemy ten fragment również czytali i kiedy będziemy szli przez następne fragmenty. 85 od 7 wersetu czytamy, czyż nie ożywisz zno, y, nasz, nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan, zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu, swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty. Swojej. Kochani, największą naszą głupotą jest opuścić Jezusa. Nie ma większego głupca na tej ziemi, jak człowieka, który opuszcza swojego wspaniałego, szczęśliwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i wraca z powrotem do siebie, i wraca z powrotem do swojego ja. Jak go można opuścić? Właśnie w taki sposób wracając z powrotem do tego, co nie daje tej, co daje. Radość, ale już nie od Niego, co daje pokój, ale już nie od Niego, co daje jakąś tam satysfakcję z czegoś, ale to już nie pochodzi od Niego. Nie ma większego głupca. Nie ma większego głupca, dlatego tutaj psalmista mówi, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Ożyw Panie, jakbyśmy czytali jak na początku: Spraw nam od nowe, Boże, zbawienia naszego, inaczej ożyw nas Panie. Czyż na wieki gniewać się będziesz? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w tobie? Słuchajcie, Bóg chce, aby lud Jego rozradował się znowu w nim. Ale Bóg nie pozwoli na to, żebyśmy byli rozradowani w nim, jeśli z powrotem nie wrócimy do wartości najwyższej. Jeśli z powrotem wartość Chrystusa nie stanie ponad wszystkim, wszystkim. Ponad wszystkim na tej ziemi, a wtedy, kiedy stanie wartość Chrystusa ponad wszystkim na tej ziemi, to zobaczysz, jak z poranku nawet śpiew ptaków dla ciebie będzie słaby, żeby uwielbiać Twojego stworzyciela. Bo Twoja świadomość tego, kim on jest dla ciebie, będzie sprawiała, że, że te ptaki przy tobie będą mogły się nauczyć uwielbiania Jezusa Chrystusa. Bo Twoja świadomość spowoduje to, że ty będziesz mógł go wywyższać w sposób czysty. I to stworzenie, którego również wywyższa. Będzie mogło się wtedy uczyć, bo nieraz mówimy, że uczmy się od stworzenia Bożego, aby go wywyższać. Mogę, możemy pójść dalej i powiedzieć to stworzenie. Może uczyć się od zakochanych w Jezusie Chrystusie, od tych, którzy zrezygnowali ze swojej własnej głupoty, głupoty szukania, gdzie indziej swojego szczęścia. Może uczyć się od Nich tego, jak wielbić tego Stworzyciela, jak wielbić Zbawiciela. O, Niech uczy się to stworzenie. Uczy się to stworzenie, gdyż my świadomi tego, co dostaliśmy w Jezusie Chrystusie, już nie chcemy wracać do głupoty. Głupoty znowu pozyskiwania czegoś dla siebie, dawania. Ludzie naprawdę potrafią, kochani, bardzo ciężko pracować, harować. Widziałem nieraz w swoim niedługim życiu, widziałem ludzi, Rodziców, którzy harowali, ciężko harowali, na to, żeby dzieci miały szczęście, żeby dzieci miały coś w swoim życiu, żeby były szczęśliwe. Harowali, pracowali ciężko. Ale zabrakło czegoś. Otóż, właśnie zabrakło im tego najważniejszego tego, żeby przyłożyli całą swoją gorliwość do Chrystusa. Całą swoją gorliwość oddali Chrystusowi, żeby ten Chrystus został przekazany jako coś najcenniejszego. Proste rzeczy, a w rezultacie dużo trudniejsze dla wielu ludzi, bo wielu ludzi na tej ziemi, mówi, łatwiej jest harować w robocie, łatwiej jest uciec od tych rzeczy, bo tamte dużo trudniej się zdobywa. Czy tak jest? Otóż prawdą jest to że nie zdobywaj się tak na kliknięcie palcami. Zdobywaj się poprzez śmierć dla siebie samego. Poprzez śmierć dla tego, co wcześniej tak radowało serce. Zdobywaj się dlatego, że się zobaczyło coś wyższego ponad to wszystko. To, możemy zdecydowanie i otwarcie powiedzieć, prowadziło naszego Mistrza, naszego Mesjasza, przez, przez tą trudną drogę po tej ziemi, przez tą jakże najtrudniejszą misję na tej ziemi. To, że on widział najwyższe szczęście, najwyższą radość, widział i dlatego powiedział, że ci, którzy do niego przychodzą, będą mogli z tego zaczerpnąć, gdyż on to zachował do końca. Do samego końca. Można jako Człowiek posiadający władzę, jak to dawniej byli królowie, czy Dawid, czy inni, można żądać dla swojego narodu innych krajów, poddania danin, innych rzeczy można żądać, albo można żądać bliskości Boga. Można chcieć bliskości Boga, czego chcemy dla naszych domów. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, Jesteśmy odpowiedzialni za nasze domy. Jesteśmy odpowiedzialni za miejsca, w których mieszkamy. Czego chcemy dla nas, dla naszych relacji z innymi? Czego chcemy? Czy chcemy rzeczywiście tego, żeby one oparły się na tym, że jak coś wniesiemy do naszych domów, to wtedy rodzina będzie się zbiegała i cieszyła i klaskała w dłonie, wszyscy się będą uśmiechali? Czy raczej tego, aby rzeczywiście Chrystus był uwielbiony? Znacie, znacie nasze yy, ostatnie doświadczenie, kiedy Pan nam zmienił miejsce zamieszkania, zmieniło się ono nieco. tym też chcę podziękować wam za to pomoc, całą którą włożyliście, ale chciałbym wam powiedzieć też, że kiedy to się dokonało. Padłem przed Bogiem tam, w tamtym miejscu na kolana i powiedziałem: Boże, to nie jest moje szczęście. Jeśli tu nie będzie Ciebie. To nie jest moja radość, jeśli tu nie będzie Ciebie. Nie ma w tym upodobania. Jest, bo jest. Dziękuję Ci za to. Nie mówię, że nie dziękuję Bogu. Z całego serca dziękuję Bogu za to. Ale nawet ze względu na te dzieci, kiedy tam nieraz padają jakieś słowa z usty, którzy tam gdzieś tam e, spotkają mnie po drodze, to mówią: To teraz, to super, ci poprzedni sąsiedzi gdzieś tam, to ja mówię: Oby tylko czegoś nie straciły za to, co teraz otrzymały, czegoś ważniejszego. Oby tylko rzeczywiście we wszystkim uwielbiony był Bóg, żeby głupota żadna nasza, ludzi dorosłych. Nie spowodowała tego, że będą następni musieli z naszej głupoty zaczerpnąć. Nie to co, po, to, co powinni w tym życiu. Ale żebyśmy jako mądrzy ludzie, mądrzy w Jezusie Chrystusie, byli tymi, którzy, mądrość mając w Synu Bożym, będą mogli tą mądrość przekazywać następnym. Mądrość w Jezusie Chrystusie. Mądrość tego, że widzimy dalej. Widzimy, mówiliśmy jakiś czas temu o horyzoncie. Mówiliśmy tak czas temu, że Pan pokazuje daleko dalej niż widzą nasze oczy fizyczne. Żebyśmy mogli dać tą, to, co rzeczywiście nasze oczy chcą pokazać, dużo dalej oczy wiary. Co Pan chce, żebyśmy spojrzeli naszymi oczyma wiary dużo dalej. Każdy ma swoje cele, a najważniejszy jest Chrystus. Dlatego. Naprawdę nie daj Boże, żebyśmy byli ludźmi, którzy chwalą Mistrza tylko na zgromadzeniach, wywyższają go na zgromadzeniach. A i tu myślę, że jakże brakuje, kochani, jestem ee, jak, jak wy wszyscy, jak tu jesteście obserwatorem. I nieraz mogę widzieć pewne rzeczy dobrze, nieraz widzę je inaczej. Pan mi prostuje, nieraz wołam do Pana, żebym tylko widział tak, jak rzeczywiście to jest. Ale jedno wiem: że brakuje nam radości w Jezusie Chrystusie. Że naprawdę brakuje nam tej radości, nieradości zmysłowej, nieradości, yy, którą diabeł chce, bo nienawidzi Jezusa Chrystusa. Nienawidzi Jezusa Chrystusa. Dlatego będzie zamykał szczerą, otwartą radość dzieci Bożych, bo nienawidzi Go. Nienawidzi każdego miejsca na tej ziemi i zrobi wszystko, będzie diabola ściągał całymi tłumami żeby zamknąć miejsce jeszcze, na której, na, które na tej ziemi w czysty sposób radują się ze swojego Zbawiciela, rozradowały się w swoim Zbawicielu. Nieraz dostaję pewne e, pieśni, mogę słuchać, tak jak wy, odsłuchiwać te pieśni i kiedybym był wtedy w tłumie, krępowałbym się. Kiedy byłbym wtedy przy innych, krępowałbym się. Jak wielu z nas. Ale kiedy jestem sam... I kiedy słucham tego, padam przed moim panem na kolana i mówię: Jezu, piękna, cudowna pieśń, ale jeszcze nie ta, która będzie w niebie. Jeszcze nie ta, chociaż chwała Tobie za to. Wiecie, najpiękniejsze jakie są pieśni? Pieśni uwielbiające Pana naszego. Nawet te pieśni o doświadczeniach, o jakichś przeżyciach, one rzeczywiście pokazują nasze życie, pokazują, że coś tam przeżywamy, ale te pieśni, które mówią bezpośrednio o Nim. Te pieśni, które mówią o tym, jaki on jest i o tym, że go kiedyś ujrzymy, że kiedyś będziemy z nim. Wiecie, naprawdę można opowiadać wiele następnym pokoleniom i truć ich różnymi rzeczami, naprawdę nakładać na nich zakon. Ale jeśli oni nie zobaczą, nie zobaczą mądrości w naszej żywej radości. To na nic to wszystko. Odejdą. Ale kiedy zobaczą nas żywych, naprawdę żywych, kochani. Psalm 92. To w pierwszym wersecie czytamy dzień, pieśń na dzień z sabatu. Niech to, kochani, będzie pieśń na całe nasze życie. Na każdą chwilę. Pieśń. Jeszcze bardziej rozwija, rozwinięta w Jezusie Chrystusie uwielbia naszego Pana i przez Niego Boga Wszechmogącego. Od piątego wersetu, bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi. raduję się z dzieł rąk Twoich. Czy tak jest, kochani? Możemy czytać, możemy rozmawiać, możemy debatować teraz nad rzeczywiście rozdziałem tych yy, wyrazów, rdzeni i tak dalej, ale czy to jest nasze życie? Czy to jest nasze życie, że roz rozweseliłeś mnie, panie, czynami twymi? Jeśli tak jest, to rzeczywiście to uwielbienie jego będzie takie czyste, kiedy jesteś rozweselony z powodu tego, co gdzieś mogłeś zobaczyć, otrzymać, doznać, to zobacz, jak ciężko cię powstrzymać przed tym, żeby to wyrazić. Jakże wtedy najbliżsi odczuwają to w sposób taki rzeczywiście żywy. Wtedy mówią: O, jak dobrze się cieszysz, bo i mi się coś tam skapnęło. Fajna jest Twoja radość, bo Twoja radość i mi coś dała. Ludzie w świecie, prowadzeni przez diabła, nie mając tego skąd wziąć, skapują swoim dzieciom prezenty, kupując je w sklepie. Skapują innym prezenty, mówiąc: Masz tutaj, to jest moja. Radość to jest dla Ciebie, to jest to, co Ci mogę dać. Ciesz się. My, będąc świadomymi ludźmi Jezusa Chrystusa, mającymi skarb. Ponad wszystkie skarby. Rozweseleni. Co powinniśmy dawać sobie nawzajem? Nieraz pokutowałem z tego. Czy tak mało potrafię dać. Z tej radości. Ale wtedy zawsze mogłem usłyszeć ten delikatny głos: Pójdź za mną. Pójdź za mną. I chodź za mną. I ucz się ode mnie, jaki jestem. Od mojego Zbawiciela. Szósty werset i dalej czytamy: Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich. A głupi nie pojmie tego. I na tym się zatrzymajmy. Zobaczmy, jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. I teraz znowu, byśmy mogli stanąć i powiedzieć: Teraz rozwodźmy się nad Bożymi myślami. Zobaczmy, co tu, zobaczmy, co tam. Bożą myślą najpotężniej wyrażoną jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, nasz Wyzwoliciel i wolność nasza w Nim. To jest Boża myśl dla nas. Wolność w Jezusie Chrystusie od nas samych. Wolność od tego, kim jesteśmy. Ludzie umierają, zniewoleni do końca samymi sobą, przez trzymani na kajda, przez diabła w kajdanach, nie potrafiący żyć na tej ziemi. Patrzę na to i po prostu aż łez brakuje. Bo to się dokonuje wokół, tak obszernie. I diabeł chciałby powiedzieć, taki jest los i koniec, i tak musi być, bo to jest moja ziemia. A wtedy mogę stanąć, klęknąć na kolanach i powiedzieć nie. Bo był tu Chrystus. Ale i my, każdy z nas przechodzimy bitwę. Dlatego diabeł chciałby nas ograniczyć w tym rozradowaniu się dziełami bożymi. W tym uwielbianiu go dziełami bożymi. Kiedy będziemy w różnych doświadczeniach, on chce nas ograniczać. Dlatego Bóg mówi, masz do wyboru. Masz do wyboru. Albo będziesz patrzył na mnie i oglądał moje dzieła, albo patrz na swoje dzieła. I wtedy, patrząc na swoje dzieła, będziesz oglądał przemijalność tego wszystkiego. I zawsze niezaspokojona będzie Twoja wewnętrzna, wewnętrzne szukanie, wewnętrzne jakieś. Poszukiwania jakichś tam rzeczy, ale kiedy będziesz patrzył na mnie, podziwiał dzieło rąk moich, podziwiał dzieło, które dokonuję na Twoim życiu, to wtedy zobaczcie, z wiary w wiary przechodzimy, z radości w radość, kochani. Naprawdę to się dokonuje, i wtedy nieraz. Wiecie, takie doświadczenie miałem ostatnio, którym się podzieliłem z, 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 z tymi, którzy też tam akurat mieliśmy taką sytuację, że mogliśmy być i śpiewać. I wiecie, właśnie e, e, i to w szczerości, Bóg wiedział, że to nie chodziło mi o to, żeby a, tam jakieś aktorstwo odgrywać, teatrzyk przed tymi ludźmi, którzy przechodzili, a nie ja otwierałem, zamykałem swoje oczy. Kiedy otwierałem, to patrzyłem, jakąś twarz widziałem, nie jedną, która patrząc na mnie, aż buzię miała otwartą. Bo wiecie, jak można Jezusie Chrystusie śpiewać, nie ciesząc się nim, nie wyrażając tego na twarzy, nie wyrażając tego swoim sercem. Można być człowiekiem i takich spotkałem ludzi. I w pewnym momencie też Bóg powiedział: Uważaj, bo włazisz to samo. Zapragnąłem mądrości, zapragnąłem tego, żeby poznać te rzeczy, o których oni mówili: te historie tych, yy, tych ludzi, te dzieje, te mądrości daleko posunięte w jakichś swoich myślach. Ale Bóg mnie ostrzegł. Naprawdę I, i pamiętam to, jakby to było dzisiaj. Że zobacz, co ci dałem, a co teraz sobie sam próbujesz wziąć. Naprawdę pamiętam dzień, w którym Bóg wypełnił taką radością moje serce I, i wiecie, tego nie da rady podrobić niczym. Naprawdę skakałem, chociaż nigdy nie byłem człowiekiem lekkim, to jednak skakałem z radości jak naprawdę lekki człowiek. Naprawdę. I powiem Wam, że naprawdę i wtedy rzeczywiście, i wiem, że kiedy śpiewam pieśni mojemu panu, kiedy mogę słuchać tych pieśni, to nieraz ktoś mógłby spojrzeć, rzeczywiście, kiedy słucham, nieraz w zamyśle jakiegoś słowa, ktoś mógłby spojrzeć na mnie akurat w tym momencie i powiedzieć: Ale ty człowieku, teraz mi tutaj coś chyba. Ale ja przeżywam to. Ale kiedy śpiewam mojemu panu, kiedy mogę mu śpiewać, to myślę, że nadejdzie taki dzień, kiedy już uwolniony z tego ciała, bo on mógł w wolności zaśpiewać, zapląsać mu. Naprawdę w radości tego, bo On rozweselił moje serce. On swoim dziełem rozweselił moje serce. I nieraz z tego powodu jestem sam w łazience. Bo nie chcę tego pokazać innym, bo się wstydzę, ale on, on rozwesela. Wiem, jak czuję, wiem, jak wygląda. Radość w Jezusie Chrystusie i wiem, jak szybko można stracić ją. Też wiem, niestety, gasząc ducha świętego. I to nie jest coś, co rzeczywiście, ja mówię, to nie jest coś, co opieramy na swoim ciele. W żadnym wypadku, zachowaj Boże, ale to jest radość oparta na wyzwolicielu. Tym, którego trzymaliśmy każdy z nas. I możemy naprawdę być sztywni przed nim. Możemy być bohaterami sztywności, albo bohaterami wzniesionych rąk, otwartych serc, uwielbiających Zbawiciela. Tymi, którzy zwyciężyli bitwę z diabłem, z wrogiem, który chce zamknąć, na ile może jeszcze ludzkie serca, ludzkie ręce, ludzkie umysły i wszystko. Żeby tylko na Jego ziemi, do której sobie uzurpował prawo, nie było wielbienia Jezusa Chrystusa i przez Niego cudownego Ojca, wspaniałego. Ale my, my już nie jesteśmy tymi, którzy mają być podlegli. Nie jesteśmy tymi, którzy mają się Go słuchać. Nie jesteśmy tymi, którzy, których On będzie sterował. Nie. My powiedzieliśmy dość. W mocy krwi Jezusa Chrystusa i sam Chrystus zapłacił cenę, aby tak się stało. Jeśli dość, to dość. Koniec jego manipulacji nad nami. Sami, wiemy dobrze, sami nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Ale On zapłacił. Zapłacił, żebyśmy nie byli mrukami, żebym nie był mrukiem. Zapłacił za mnie najwyższą cenę, żebym nie był biadolaczem, żebym nie był mrukiem, żebym nie był człowiekiem, który nie ma, nie ma radości, który jest rzędą. Nie po to był pluty, bity, wciskana była na jego głowie korona cierniowa i w płaszczu purpurowym wystawiany był przed tych ludzi, że ja dzisiaj był sztywniakiem, który nie potrafił wielbić swojego zbawiciela. Dzisiaj jesteśmy my na tej ziemi. Dzisiaj jesteśmy my. Nie jesteśmy takim tłumem jak ci ludzie, którzy tam byli, ale dzisiaj jesteśmy my i możemy stając przed wobec tego, co się dokonało tam, zwycięstwa Jezusa Chrystusa, stanąć i zawołać chwała ci Jezu. Całym swoim sercem wznieść swoje ręce i powiedzieć: chwała ci Jezu, chwała ci za to, że wyrwałeś mnie z tego tłumu. Że wyrwałeś mnie z pomiędzy tych ludzi, którzy wołali, ukrzyżuj. Ukrzyżuj. Wyrwałeś mnie tą swoją świętą krwią, swoim oddanym życiem. I naprawdę nie chcę być człowiekiem. Brzydzę się tego. Brzydzę się tego i mówię o tym otwarcie. Brzydzę się tego, żeby być człowiekiem, który wpadnie w jakieś swoje rzeczywiście myślenia, zatkania. Ale też nie chcę być człowiekiem, który pobiegnie w cielesność w tym, Bóg wie, ale na pewno też, jeszcze raz powiem, nie chcę być człowiekiem, który nad wszystkim w swój sposób, w swojej marnej, nędznej ludzkiej inteligencji panuje. Ale chcę być tym, który posłuszny słowo Jezusa Chrystusa raduje się z dzieła Jego. Z dzieła tego, którą wykonuje, jak dobrze, kiedy każdy z nas. Może rzeczywiście wchodzić w to, kochani. Od paru lat przybyło nas tu trochę następnych szczęśliwców. I może być, że diabeł podchodzi i rzeczywiście chce, żebyś biadolił, chce ci na ciebie zrzucić ciężar. Żeby tylko rzeczywiście pod tym ciężarem ugięły się Twoje nogi, żebyś powiedział, no ten to ma fajnie, ta to ma fajnie, bo Ci tak mogą się cieszyć. Nie ma takiego ciężaru, którego nie mógłbyś zostawić u Chrystusa. Nie ma takiego ciężaru, którego nie mógłbyś zrzucić z siebie w mocy Chrystusa, Jego krwi i wzniesiony w uwielbieniu Jego być do nieba. Nie ma takiego ciężaru. Nie ma. Jest niestety niewiara, która zamyka ludzi, ale i ją można zrzucić w Jezusie Chrystusie. 35. piąty rozdział jeszcze Izajasza. Bóg zawsze pragnął tego, aby jego dzieci były szczęśliwe. Od samego początku dając tą ziemię, dając to wszystko chciał, szczęścia człowieka to my poszliśmy w nieszczęście, to my poszliśmy w nędzę. Ale On chciał zawsze szczęścia. I kiedy mówi o powrocie, kiedy mówi o tym powrocie do tego, co On chciał, mówi tutaj w dziesiątym wersecie, wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syją z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie i głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Wieczna radość owionie i głowę. Troska i wzdychanie znikną. To mówi, to mówi Bóg. Bóg ten, który ma wpływ na każdy umysł, który otworzy się na jego działanie. To mówi Bóg. Który ma moc wpłynąć na każdą Twoją myśl, moją myśl. To mówi Bóg. I on mówi: Ja chcę, żeby one owionięte były, żeby one owionęły, radość owionęła Wasze umysły. Ja tego pragnę, to dla was przygotowałem, ale czy ten Bóg nie chce tego, żebyśmy mogli tego doznawać teraz, tutaj na tej ziemi? On chce tego, mówiąc nam o owocu Ducha Świętego, znowu nam o tym przypomina i mówi owocem Ducha jest i jest tam radość wyraźnie zaznaczona, bo On tego pragnie. On tego pragnie. On wie, ile rzeczy próbuje nas trosk, ile rzeczy próbuje nas zdusić. On nie jest ojcem, który ma klepki na oczach, jak wielu z nas na tej ziemi. Ale on jest ojcem, który widzi wszystko. I mówi raduj się. I nawet mówi w tej samej księdze, raduj się. Ty, która nie rodziłaś, też boś miała wiele dzieci. Bo ja jestem Bogiem. Ja jestem tym, który ma moc uczynić wszystko, co zechce, i nikt mnie nie zatrzyma. W tej samej księdze o tym czytamy. Kto mi powie: Zatrzymaj się, jeśli ja powiem, że ma się to stać? Kto, ten Bóg? Dlatego Chrystus powiedział, że jeśli uwierzycie, jeśli uwierzycie, i ta wiara będzie właśnie tą wiarą czystą, opartą na tym, właśnie posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, to będziecie mogli zobaczyć, jak on jest naprawdę tym, który będzie radością Was nagradzał. Jest też jedna sprawa, jeszcze tylko o niej wspomnę. Jest ona zapisana w księdze Joba w 29 rozdziale. Było dużo mu już teraz tutaj na tym obozie o Jobie. Ja nie będę przypominał jego doświadczenia, my już się słyszeliśmy. Dlatego pozwolę sobie od razu przeczytać z tego 29 rozdziału księgi Joba. Jak to Job, ten sprawiedliwy, który był przed Bogiem, chodził przed nim. I on sam o tym mówi. 29 rozdział od 23 wersetu czytamy: Czekali na mnie jak na deszcz i otwierali usta jak na ochłodę. Gdy uśmiechałem się do nich, to nabierali otuchy. Pogoda mojego oblicza pocieszała pogrążonych w żałobie. I na tym się może zatrzymajmy. Gdy, gdy uśmiechałem się do nich, to nabierali otuchy. Wiecie, ktoś mógłby powiedzieć z boku: No, chrześcijanie to są ci, którzy się nie śmieją, bo oni nie są aktorami. Prawda? Nie są aktorami. Bo aktorstwo obrzydliwe jest w oczach Bożych, obłudy Bóg nie znosi. Ale to nie znaczy, że nie mamy się cieszyć. To nie znaczy, że nie mamy uśmiechy dodawać sobie nawzajem otuchy. To nie znaczy, że nie mamy wstawać radośni, szczęśliwi. Wiecie, mówię o tym, czego mi brakuje. Mówię o tym, czego nam brakuje na tej ziemi. Diabeł zdusza nas wieloma rzeczami mu się udaje, dlatego że wiara gaśnie. I o tym mówi też Pan, że w czasach ostatecznych wiara wielu zgaśnie. Że wielu odejdzie. Nie będzie wierzyło w to, że ten Bóg jest z nimi w każdej sytuacji. Ale wiecie, kochani, właśnie tam polega potęga Bożego działania, że on napełniając wiarą powoduje, że może rzeczywiście być tym, który nawet w doświadczeniu, przechodząc je ze swoim Panem, dodaje drugiemu otuchy. I teraz można by było powiedzieć, ktoś może powiedzieć, no to jest przeznaczone dla tej klasy wyższej jest przeznaczone dla każdego z nas. Kochani, dla każdego z nas, żebyśmy każdy z... powiedzcie mi. Powiedzcie mi, kto z was nie potrzebuje otuchy. Komu z was jest sielanka w tym życiu i kto nie potrzebuje otrzymać otuchy od swojego brata, od swojej siostry? Komu z was? To nie uwierzę. Bo żyjecie tak samo na tej ziemi jak ja żyję. I potrzebujemy od siebie nawzajem otuchy. Potrzebujemy od siebie nawzajem posilenia. Są oczywiście sprawy, są miejsca, są rzeczy, których rzeczywiście e, doświadczenia, w których potrzebujemy więcej, bądź też ktoś może potrzebować mnie, ale każdy z nas tego potrzebuje. I Chrystus ma to dla nas. Chrystus w tej radości swojej ma to dla nas, abyśmy nieraz przechodząc obok drugiego, mogli mu powiedzieć miłe słowo, mogli dodać mu otuchy. I oczywiście, nieraz poniesiesz brzemię drugiej osoby, która ci coś odburknie. Będąc w jakimś przeżyciu. Ale ty idź dalej i cieszy się swoim Panem. Idź dalej i raduj się w Nim. Wiedząc o tym, że jest to naprawdę radością Chrystusową. Kiedy Jego lud raduje się jest naprawdę taką otuchą dla innych. Duchową, świętą, czystą otuchą dla innych. 119 psalm. Ludzie próbują to zrobić na, ty, na tej ziemi w różnych wyznaniach, w różnych kościołach. Próbują to osiągnąć poprzez dobudowanie czegoś, poprzez wprowadzenie sportu, poprzez wprowadzenie specjalnej muzyki, poprzez wprowadzenie ściąganie specjalnych ludzi z innych krajów i próbują to zrobić. Żeby rzeczywiście wraz z nimi weszł, wszedł Duch Święty, żeby rzecz wraz z nimi wszedł, weszło coś specjalnego, coś wyjątkowego, żeby to osiągnąć. A to jest w Jezusie Chrystusie. Ale nie chcą tego przyjąć, bo nie chcą umrzeć dla swoich przyjemności, dla swojego odchodzącego od Niego życia. Ale ci, którzy chcą umrzeć, którzy rzeczywiście umierają od tego, co jest w tym ciele. Tej porządliwości tego ciała. Tym Chrystus mówi tym dam to, co będą mogli mieć na wieczność razem ze mną. Psalm 119, 32 werset tutaj z kolei czytamy. Wiele fragmentów takich możemy czytać w Bożym słowie, ale tu chciałbym, żebyśmy, już na kończąc, 32 werset. Biegnę drogą przykazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. Biegnę, bo widzę, bo czuję. Słuchajcie, bieg, każdy z Was biegł w jakimś tam biegu, dłuższym, krótszym, ale widzicie, jak po prostu w pewnym momencie, w czasie, w czasie normalnego fizycznego biegu, o takim teraz mówię, w pewnym momencie brakuje tchu, brakuje ci już tych sił, brakuje ci tego, co by powodowało, że mógłbyś przebiec jeszcze następny odcinek dłuższy. Fizycznie tego może zabraknąć, ale duchowo. Tym, którzy przebywają z Jezusem Chrystusem, nie braknie tego. Mogą biec następny odcinek z doświadczenia jasne, w doświadczenie, ale jest ktoś, kto w każdej chwili naprawdę ma taki zasób otuchy, taki zasób siły, taki zasób wzmocnienia. Żeby rzeczywiście dać każdemu potrzebującemu w jednym czasie na całej ziemi, aby to doświadczenie mogło być pokonane. Nieraz ludzie patrzą na nas i myślą sobie, ten człowiek nie ma doświadczeń. A po prostu nieraz może być tak, że ten człowiek zdobywa tą otuchę właśnie w miejscu, kiedy tego nie widać. Dostaje tą otuchę od swojego Pana w miejscu, kiedy go inni nie widzą. Tak widzę mojego mistrza, tak widzicie tego mistrza, kiedy czytacie Ewangelię. On otuchę zdobywał tam, gdzie go inni nie widzieli, nie w czasie, kiedy był z tłumem, nie w czasie, kiedy inni go obserwowali. Też oczywiście Bóg go pocieszał tym, że jest z nim, ale kiedy odchodził na bok, kiedy inni kładli się do snu, on otrzymywał otuchę w społeczności z Bogiem, aby wyjść z powrotem rano do tego ludu i wyjść z nową tą otuchą. Bóg chce tego dla nas. Mamy tak samo noce, mamy czas snu. Bóg chce nas napełniać siłami, nie tylko tymi fizycznymi. Nie tylko po to, żeby rano ciało się czuło lepiej. Ale On chce nas napełniać siłami tak samo duchowymi. Dodawać nam otuchy, abyśmy jak wstaniemy, uwielbiali Go jeszcze więcej. W takiego Boga wierzę. Choć wiem, że wroga mam strasznego. I nieraz patrzę na ludzi wierzących, i widzę, jak ich gdzieś ten wróg trzyma, nieraz patrzy na siebie. I widzę, jak wróg ich trzyma. Siedzą w pewnym momencie, ich twarze są zwieszone, są w doświadczeniu. A ten Chrystus jest tak blisko tak bardzo blisko. Gotowy zainterweniować w ich sprawie, ale oni siedzą, mają zwieszone w tym momencie twarze i siedzą, jakby tego Chrystusa nie było obok. ale on jest tak blisko. Gotowy, aby dać im otuchę, aby wyrwać z ich doświadczenia. Ale oni są w swoim umyśle, oni tkwią w swoich kłębach. U swojego myślenia i diabeł te kłęby jeszcze bardziej im zawija. Daj mu tylko możliwość grzebać się w Twoim myśle, a tak to wszystko poplącze, że takich słupów na ziemi nikt nie potrafi zrobić. Ale wpuść Zbawiciela, On porozwiązuje wszystko w mIG i uchroni twój umysł od mordercy. Gdzie jeszcze tylko 20 Apostolskie 27 werset 27 rozdział Można oczywiście przeżywać doświadczenie z powodu tego co dzieje się na tej ziemi w tym ostatecznym czasie ale kochani nie mamy wytłumaczenia kiedy rzeczywiście zwieszamy swoje głowy z powodu tego że jakieś tam nas myśli dopadły i diabeł nas dusi naszymi własnymi myślami nie mamy wytłumaczenia nie mamy Chrystus przyszedł aby uwolnić Wiara wpuszcza go do środka. Wiara pozwala mu na to, żeby on dokonywał cały czas swojej pracy. Czy uwolnił nas tylko na początku? Czy nie jest cały czas przy nas, aby nas uwalniać od tego wszystkiego? Od naszych myśli? Stoi nieustannie. Gotowy uwalniać nas od każdej naszej myśli, która chciałaby nas zniszczyć. Gotowy. Dlatego Paweł mówi: Oddajcie tę myśl Chrystusowi. I nikt nie powie, był, ten Chrystus był za daleko. Te myśli mnie tak dopadły, że ten Chrystus stał za daleko. Nie mogłem mu tego przekazać. Nie mogłem mu tego oddać. On chce i naprawdę blisko. Aby mu jak najszybciej móc to oddać, on od razu to weźmie. Naprawdę, to jest pewne, jak bardziej niż to, że tutaj jesteśmy. 27 rozdział Dzień Apostolski, 33 werset. Doświadczenie Pawła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: Dziś mija czternasty dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam Was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do Waszego ocalenia. Nikomu bowiem z Was nawet włos głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść, a wszyscy oni. Nabrawszy otuchy, również się posilili, zobaczmy, Boży Sługa, w doświadczeniu takim potężnym, ale Boży Sługa, tylu ludzi, setek ludzi, i on w tym doszłym doświadczeniu mówi: Słuchajcie, ludzie, a teraz się posilcie. No zwariował chłop. No ślepy? Nic już do niego nie dociera? Widział to samo co tamci, fizycznie, ale on wiedział. On trzymał się Bożego Słowa, Bożej obietnicy. Dlatego mógł być spokojny w swoim wnętrzu. Spokój człowieka w obcowaniu ze Zbawicielem dodaje otuche innym. Zobaczmy, oni tutaj doznali otuchy fizycznej. Oni doznali fizycznego posilenia. Ale często tak jest, kochani, kiedy przebywamy z, z ludźmi, naprawdę ludźmi, nawet w tym świecie. Oni, kiedy dziecko Boże idzie drogą za swoim Panem i Mistrzem i nauczycielem. Oni też doznają otuchy. To nie jest tylko tak, że w kościele dajesz, że w kościele może ktoś doznać jakieś otuchy. Ci ludzie, którzy patrzą nieraz na nas, mogą powiedzieć rzeczywiście, że też czegoś doznali. Jakiegoś spokoju, czegoś. Czegoś, co ma zaprowadzić oczywiście do Chrystusa. Ale oni tego mogą tak samo doznać, bo twoje otoczenie, to nie jest jakaś tam fantastyka, ale twoje otoczenie doznaje tego, co jest w twoim sercu. Coś w moim sercu. Kiedy jest tam w tym sercu naprawdę radość, pokój, uwielbienie Jezusa Chrystusa, to nie dziwmy się, że ci, którzy są wokół nas, mogą też z tego zaczerpnąć. Naturalna rzecz, naturalna zależność. Jeszcze już na sam koniec. Hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Coś, dlaczego tutaj przyszliśmy. Dlaczego tutaj siedzicie? Dlaczego ja tutaj jestem? Jest napisane tutaj w tym dziesiątym rozdziale. W dziesiątym rozdziale listu Pawła do Hebrajczyków. W 25 wersecie, Nie opuszczając, może 24, jeszcze. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań, naszych jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Kiedy szliście tutaj, na społeczność, kiedy ja szedłem, mieliście swój cel, ja również go miałem. Przypomnijcie sobie go. Przypomnijmy sobie ten cel. Ja tu przyszedłem, aby wziąć otuchę, posilenie, wzmocnienie. Bo kiedy wrócimy do swoich domów, do swoich prac, znowu będziemy zmierzali się z pewnymi doświadczeniami, które naprawdę są niełatwe. I wtedy to, co sobie damy tutaj, będzie mogło zaowocować. Naprawdę, chociaż diabeł szarpie, wiem, że nie przeżywam tylko tego ja. Że diabeł naprawdę przychodzi i próbuje wyrwać z tego, żeby tylko stąd nie wziąć tej otuchy, żeby nie doznać jak żołnierz na polu bitwy, posilenia, żeby nie, nie, nie spożyć tego pokarmu, który ma dodać następnych sił, żeby ruszyć dalej na front, żeby dalej walczyć i zwyciężać. Diabeł chciałby nam zorganizować tak, żeby odciąć nam dopływ pożywienia, żeby odciąć nam dopływ wszystkiego, co miałoby nam tylko dodać otuchę, co dodać nam sił. Przegrał już. Przegrał. I to nie są słowa, które teraz mają jakoś tam tylko coś powiedzieć, teraz nie wiadomo, co z, to zrobić. To jest Biblia. To Biblia mówi, przegrał. Przegrał z Chrystusem, dostawcą wszystkiego, co jest tam potrzebne do życia i pobożności. Bo w Nim otrzymaliśmy wszystko. W Nim otrzymaliśmy Otuchę, aby sobie śmiało poczynać. Śmiało poczynać święty i czysty sposób. Naprawdę, przyszliśmy tutaj, kochani, i jak dobrze, kiedy stąd wyjdziemy, jeszcze bardziej posileni. To dużo zależy od każdego z nas. Możemy wyjść dalej, zakłębieni w swoim umyśle i z powrotem wrócić do kłębu swojego myślenia albo uwolnieni w Jezusie Chrystusie, doznający otuchy radości od Niego, ruszyć śmiało dalej, aby mówić o Jego wspaniałym zwycięstwie. Które już nikt, chwale, które już nikt mu nie odbierze. Tronu, którego nikt mu nie zabierze. Za to, że to uczynił dla nas, dla nas. Abyśmy dzisiaj cieszyli się, kochani naprawdę możemy kłaść się spać i tylko podziękować za to, że było słoneczko, że było jedzonko, że było piciu. Możemy położyć się spać. Albo podziękować za to, że mamy. Tak, tyle otrzymaliśmy w Chrystusie, że kolejny dzień nam tyle pokazał, ile otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Ile dostaliśmy w nim duchowego skarbu nieba. Ja wiem, można o tym mówić i, i, i ktoś może powiedzieć: człowieku, no wiesz, to nie jest taki chopsiub. Trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, jeszcze tamto, jeszcze tamto, jeszcze tamto. Na pewno za 20 lat to będę się cieszył. Ale do 20 lat jeszcze kawałek, kłamstwo, diabelskie kłamstwo. Właśnie na tym polega, że diabeł chciałby dzisiaj zasypać ludźmi właśnie niewiarą, bo cieszyć się Chrystusem można całe życie. Nieustannie, każdego dnia, każdej pory może budzić się w nocy. I niech ci naprawdę, niech cię serce twoje budzi w nocy. I nie dziw się, że śpiewasz. Niech cię budzi. Nie, nie wstanie rano, może nie wyspany, ale z powodu nie tego, że miałeś sny o jedzeniu. A kuchnia była tak daleko, ale z powodu tego, że Chrystus się budzi, aby go uwielbiać, żeby go wywyższać, żeby śpiewać, bo rzeczywiście on, patrząc na tę ziemię, czego może chcieć? Czego może chcieć teraz Chrystus? Dlatego diabeł chciałby się naigrywać i chciałby w wielu miejsc na tej ziemi organizuje pseudo, uwielbianie, radowanie, a tak naprawdę diabelskie rzeczy, zmysłowe, demoniczne. Ale Jezus Chrystus oczekuje cały czas tego od nas. Oczekuje cały czas tego od swojej oblubienicy, abyśmy naprawdę nieustannie radowali się, nieustannie. Kochani, każda sekunda, naprawdę, można było jeszcze mówić dużo, ale każda sekunda może być sekundą, zmarnowaną, bądź sekundą radości w Jezusie Chrystusie i wesela. I później nawet nie będziesz wiedział, kiedy, a ci ludzie wokół będą mówili słuchaj, zostań trochę. Zostań trochę. Bo kiedy jesteś, to ja doznaję tego, co ty przeżywasz ze swoim Panem. Zostań jeszcze trochę. Mieliście coś takiego? Pan wie, co teraz czuję w swoim sercu. Ale ludzie mówili mi w szpitalu, kiedy chodziłem w tej radości Chrystusowej. Mówili mi w szpitalu, prosili, żebym przychodził z powrotem do ich łóżek, a im nic specjalnego nie mówiłem. Ja im tylko mówiłem o tym, co mnie cieszyło. Mówiłem im tylko o tym Jezusie. Mówiłem o tym, że, że to mam, że tamto mam. I nie mówiłem im nic specjalnego. Nie głosiłem im nie wiadomo czego, nie prostowałem ich katolicyzmu. Oni prosili, żebym z powrotem przychodził do ich łóżek. Bo miałem coś, co rzeczywiście i ja naprawdę, kochani, wiem, że to otrzymujemy w Chrystusie. Każdy z nas. Otrzymujemy to w Chrystusie, jak dobrze, kiedy z tym idziemy. Ja naprawdę chciałby zamordować nas swoją mądrością. do radości, nie dajmy się. W Chrystusie już zwyciężony jest, nasz wróg, abyśmy naprawdę mogli tym ludziom zanieść otuchę, ich duszy powiedzieć o życiu. O tym, że jest życie, jest radość, jest Bóg, który działa przez swojego Ducha Świętego. Amen.